mała szopa, co nie? Takie malutkie z, wiesz, to jakby mała szopa. Chodzi o to, że wiesz, póki nie zbuduję sobie jakiegoś domu i się przeprowadzę, no to nie zrobię sobie prawdziwego studia z prawdziwego zdarzenia, to jest takie. No wyobraź sobie taki kantorek malutki, co nie? I teraz włóż tam biurko, włóż dwa monitory, bo więcej się nie zmieści. I masz profesjonalne studio, co nie? Gamingowe. Nie, obóż to pionkami. Trzeba monitorami, tak szczerze. No właśnie, a ja nawet nie mogę trzeciego monitora, bo nie ma miejsca. W sensie musiałbym podwieszany musiałbym zrobić. W sumie ja mam biurko za krótkie na trzy monitory i mam stół taki, bo ja jestem w dużym pokoju, bo mieszkam samemu. Ja bym musiał, wiesz co? Taki stół kuchenny, w sensie kuchenny, taki wiesz, rodzinny do jedzenia obiadu przesunięty i mam tam monitor trzeci. No. Ja musiałbym, wiesz co, jakiś podwieszany monitor zrobić, żeby w ogóle się zmieścił tu. Tylko że wtedy trochę by softboxa zasłaniał. Jakbym ten, a tu... No ciasno jest po prostu, co nie? Ale do przekminy jest ogólnie to. O, idealnie będę się maskował w stroju astronauty. Pulem, let's go. Chuja Tao, dawaj, robimy tego gena. Jasne. Kurwa, uciekaj! Droniara. Nie droniara, orioriara. No mówię, że Andrew lub droniara. Ma jakiegoś heksa. Kable, poczekajcie, co to było? Blokowanie palet? Tak, blokowanie palet. Skoro przyszła najpierw do nas, to mogła chciała sprawdzić tam, czy nie ma nikogo przy heksie. Teoretycznie. Jest taka możliwość. Ale po prostu wiedziałem, że on bierze droniara, bo jest taki specjalny kud, jak się na nich gra. Taki czarne kółeczko takie. Bardziej widoczne. Sea of Thieves? Sea of Thieves to wrócimy. Co ty nie potrafisz trafić? Sea of Thieves? Nie, ja nie mam 144 FPS. No. Sea of Thieves? Ja też nie mam, tylko 60 mam. Goni mnie jak coś. Stoję Sea of Thieves, wrócimy widzowie. Wrócimy do Sea of Thieves, tylko że jak dobrodzie będzie grał. O, to chciałem powiedzieć. Teraz nie, bo teraz nie ma sensu. Digan, ty chcesz ściągnąć, czy ja mam iść? Ja sobie naładuję skrzynkę. Kurde. Dobra, spalam palety. Goni mnie i spalam palety taktycznie, więc... Tylko nie wszystkie. No, już dwie spaliłem, więc przygotujcie się, że będzie spalanko tej challenge. Dobra, walnie mnie. Albo i nie, albo i tak. Dobra, walła mnie. O, znalazłem heksa jak coś. Tak, wyjmuję. Goni mnie, goni mnie. Znalazłem heksa jak coś, minąłem go. Uciekam dalej. No, w sensie ty uciekasz do rogu mapy niepotrzebnie, gdzie goni Bloody'ego. Więc myślałem, że chcesz po prostu uciec sobie gen robić. Nie wiem, czy mnie nie zostawiła. Kurwa! U bogowie, jak się wystraszyłem! Przeteleportowała się mi na mordę, jakoś tak nie zauważyłem tego. Okay. Idę próbować na mainie wykręcić. Slime Ranchera, to już miałem wielki finał, walkę z Gigabossem. No, walkę z legendarnym slime'em. Ty ten, ukończyłeś Slime Ranchera The Destru? Ja nigdy w to nie grałem. No widzisz, a ja ukończyłem. No, i co? A masz 100% achievementów? No właśnie, że jeszcze robię. Kurwa! No właśnie, no to tylko wtedy się liczę. No, jeszcze robię generalnie. Jeszcze nad tym pracuję. Dobra, gdzie jesteście, to mnie chilniecie? Na mainie. Dobra, idę. No, pracuję nad tym, dzisiaj już zrobiłem dużo, mam jeszcze tylko 10 zostało. Najgorzej, że tam jest jakiś rush mode i to będzie trudne do zrobienia. Dobra, leczu. Idę. No. Już cię dotykam. Tak, jakby trzy osiągnięcia będą trudne do zrobienia, ale... Jak nie ty, to kto? Jeszcze nadal ma heksa jak coś. Ja wiem, gdzie on jest, pójdę go wytygować w kosmos. No właśnie, bo ty wiedziałeś, gdzie jest. Tak. No, jak nie chcesz 3000 punktów za gena. Kurde. On się teleportowała tu do nas. Dobra, robię z heksa średniowiecze. No, idealnie pod mapę bym powiedział. Ja ją gonię teraz. Można tak powiedzieć. Chyba ta, gdzie robisz gena? Niedaleko ciebie, obok heksa. Dobra, heks rozdupczony. Ona mnie nie chce, idzie do heksa. No ale heks już nie ma, heks nie istnieje. Wiem, ale w stronę po prostu. Nie ostrzegam, bo to jest mniej więcej miejsce, w które idzie. Dobra, przyszła tu jednak. Idzie za tobą. Dobrze nam idzie póki co. A nie, za mną jednak. Dobra, leci za chuj otało. Nie trafiła.
Mam dużo generatora na mainie. Okej, namówiłeś, biegnę o ciebie. Ja robię gdzieś przy bramie, w rogu. Zgubiła mnie. Nie, czy nie. Chyba rozpoznaję twój budynek. Witaj, przystojniaku. Wydaje mi się, że wiem. O, witaj, kosmonauto. No, jestem astronautą. Akurat ta mapa to się maskuje, no, bo ona jest tak dostosowana. Kosmonauto od astronauty, tak w sumie. Jak to jeden chuj? Chyba nie wiem, że kurwa, a nie zdążylibyśmy? No nie. Kurwa, pizza, ja nie mogę podejść. Suwa się. Właśnie na nią. Ja pierdykam. Przeszkadzasz mi, pizza do mnie dzwoni. Dobra, trudno, powieszony, wiesz. No, nie się powiesi, ale musisz szybko całkiem wrócić. Dobra. No way out. Aha. Poczekaj. No way out, oppression. Ej, musicie mnie szybko zdjąć, bo ja muszę zawkować. No, a szybko! Dobra, czekaj, to chyba podbiegnę, no, jestem po drugiej stronie mapy akurat. Dobra, biegnę. Bo ja nie mogę, nie będę mógł tutaj ściskać, bo no, zaraz biegnę, podejdzie. Biegnę, biegnę. Wszyscy biegniemy, wszyscy się wywalimy, bo Noeda pewnie będzie miała. Trudno. Wiem. Muszę przeawkować gdzieś. Szybko, podnieś mnie, ja idę do rogu mapy i tyle. Cos. Wyszła tu. Dobra. Pali się tam totem, czy nie? Dobra, może mnie nie znajdzie. Szuka cię. A nie, nieważne, Legion tu jest. Palił się tam totem Legion, bo tam był jeden? Nie widziałem. Gdzie był ten totem? Nie, jest czysty, czysty. Okay. Ale nie, w sensie są inne, ale po prostu wolałem sprawdzić. Legion sprawdzi, czy ma Noeda. Nie mam takiego zamiaru. Nie masz takiego wyboru, niestety. Ups. Nasz obiec też czysty. Kurwa, zostaw mnie! Dobra, nie ma Noeda. Pamiętajcie, byś zabrać envelopki ewentualnie. No, zabrałbym, ale niestety jestem lekko zajęty. Rozumiem. Tam, gdzie zrobiłeś genę brama na 9-9. I dotkajesz drugą bramę. Nie, tepnęła się do mnie. Dobra, już. Jestem, jak tam? Żyjecie? Jedna brama, no właśnie, 9, do ciebie żyjemy. Biegnę, to się możemy wyleczyć. To wylecz mnie. Wiesz, gdzie jestem? Też. No, gdzieś tu w rogu, nie? Tak, kruk na mnie lata. Tu przyszak, o tu. Ja widzę jakieś ślady krwi. A, dokładnie. Skąd ona wie? Dog scoring? Gdzie idzie, nie zdążymy. Dobra, gdzie jest ta brama, bo ja jednak nie wiem. Prosto za mainem, za mainem. Jedna jest za mainem. Biegnę dalej. Legiona blokuj. Legiona, ale Legionek się czai, nie, zabawia się z nią. Dobra, uleczymy ale... Legionka zaraz. Chodź, wyleczymy to się. Nie lecz, po prostu stój. Dobra. Stań tu, no, no goni go, na luzie. Tam gdzie ja, moja postać się patrzy, tam jest brama na 9-9. Tak, widzę, tam bramy piekielne. Hiuatao, gdzie jesteś? Otwieram drugą bramę. No, zaraz się wywalę. Ale gdzie ona jest? O kurwa, nie widzę cię. Jak patrz, dobra, wydriftuj ją jeszcze chwilę. Nie dobiegnę, nie dobiegłem, kurwa. Wydriftuj ją, my już idziemy tu ci pomóc. Jestem przy bramie. Dobra, otwórz ją. Zaraz sobie otworzymy i przyjmiemy, w miarę możliwości. Dasz radę uciec? Dasz radę, znaczy... Uciekam, uciekam, uciekam. Dobra, my też bawiamy się. Widzisz, ty Legionku, nie potrzebowałeś pomocy. Łatwizna, zaraz wracam. Dziś dziwisz, jak cię nagle powali na no. Dobra, idę stąd. Nie ma co, fajnie było, ale... Chapała mnie, uciekam. To kończysz już? Nie, co? Nie kończę, po prostu robię przerwę na pizzę. No. Ja jeszcze kasetę zabrałem z mapy. Nie, no gdzie? Legionku, no jak zamówiłem pizzę, to nie będę kończyć jak debil kompletny, co nie? O, ja to już tak sobie myślałem, że ile można grać tymi surwami, nie? Nieskończenie długo, Legionku! Przecież wiesz, że surwami można grać i grać, to świetna zabawa, co ty nie wiedziałeś?
Nie wiedziałem, że to świetna zabawa jest? Nie. Dobry pojedynek. No. Dobry, bo wygraliśmy. Nie, no dobry właśnie. No bo ten, znaczy to wiadomo, że wygraliśmy, to też fajnie. Wiadomo. Dobry, bo sobie jeszcze pizzę odebrałeś w międzyczasie. Dobra. Muszę się skupiać. Widzę heksa palącego, w sensie no, palący się to tam od początku, ale mu współczuję. Jak to jest zdebiór, to nie wytrzymam. Albo Noet. No? Nie, Noet się pojawia na koniec. Noet się na koniec pojawia. Taki dostałem. Szybka akcja. Oj, piękny morderca. Góra czy dół? Robię gena na górze. Ja jestem na dole, ale ptakami zarzuca. Ale killer bardziej. A artystka, jak ptakami. No ale gdzie? Nie wiem, ja jej nie widzę, ja jestem na dole. Chyba była? Ta, na dole puszcza. Znowu mnie trafiła. I jest na dole, kurwa! Debilu! Goni mnie. Kurwa. Goni mnie. Na górze się z nim gania. Aha, dobra. Łatał wzięła coś. Kurwa! Ma Inkerela jakiegoś miała, czy co? Że tak się zakradła. Nie. Nie, bo po prostu Huatao chyba nie zauważył. Nie, widziałem to, ale... Wyleczycie? Poszła sobie. Okej, czyli wiem Franklin, wiem, że był jakiś heks. Poszła tego gena kopać, ale chyba nie ogarnęła. Chyba tu przyjdzie, ale chyba zdążę. A, zdążysz. Dobra, no zajmiemy chuja Tao. Jesteśmy blisko. Nie kończę gena w muzyku. On nadal jest na dolnym piętrze. Dobra, będzie wyleczyć. Dobra, tylko dolne geny. Tak mi się wydaje. Co na dole jest? Pewnie geny pilnuje, no bo rzucała kroki i widać wtedy było, że była na piętrze, nie tym niższym. Wchodzi na górę. Więc zróbmy w miarę możliwości jakiegoś gena na dole teraz. Bo chyba poprzednie na górę zdaliście to, nie? Dostałam, trafiła we mnie. A gdzie tego gena robiłeś, chujotało? No my ten sam opak, ale on jest skończony. Jest skończony już. A, skończony jest już. Tak. Legion to dokończył. Legionek, król, dobra. To możemy zejść na dół. Dobra, ja sobie naładuję skrzyneczkę i zaraz znajdę jakiegoś gena. O, jest na mnie, kurwa. Znalazłem. Co robił żółty glif? Tylko powiedz, dajcie mi info. Skillchecki. Kurwa, to nie mogę go teraz robić. O, nie. Ale goni mnie. Jestem na dole przy schodach, na dole, przy godpalecie tej. Jestem na dworze, w załuku paletowym. Ja chcesz zbudować domek tak zwany? Lekko zaczętego gena, to go robię na dole. Leci za mną cały czas. O. Nie, czy nie pójdzie do ciebie teraz. Nie, weszła do środka. Dobra, powiedz jak to dojdzie. Odeszła. Dobra. DMS. No. Wyleczy cię. Nie ruszaj się. Do mnie. A, zapomniałem, że latarkę w ogóle zrzuciła. Możliwe, zamiast. Że ma też pain reza, wiecie, bo wyleci skoro DMS. Wyleć mi od razu. A my mamy dwa geny obok siebie w takim razie, Legion. No, szmato, moja skrzynka! Właśnie mi też latarkę wyrąbała w kosmos. Nie, czy tutaj nie biegnie. Dobra. Nie wiem. Nie, dawaj Huatao, robimy na dworze. Nie, jest u mnie, ale idzie sobie. Gdzie jest na dworze? Wydaje mi się, że jej głosy nie są zblokowane, nie wiem czemu na tej mapie.
Na midzie musi być ten gen zawsze. Nie, nie było. A, nie było, okej. Okay. Tutaj akurat nie. Tam Bloody, gdzie wcześniej robiłeś gen, jest, gdzie tam zaczęła wcześniej gonić, to był mocno zrobiony przeze mnie. Za mną jest znowu. Aj, chyba jestem w dupie. No jest idealnie pode mną. No tak. Usłyszałem głos tego, wiesz, jak cię chwyta z szafki, ten wiesz. Ten gong taki jakby, nie wiem jak to inaczej mówię. Co robi ten perk z telefonem na dole? Że jak zdejmie, jak zdejmą mnie z kaka, to nie może mnie... Co się dzieje? Huatao! Nie mam pojęcia. Mikrofon! Coś o, jest... Huatao, wiedziesz... Huatao, mikrofon ci wybuchł. Masz buru. Jeszcze wybuchłeś, o bogowie. Ja też wybuchłem, bo chciałem odejść. Dobra, idę do po Legionka. Ja jestem obok, no ale jak chcesz, myślisz. Dawaj Legion, 4% przed Bloodym. Musisz. Legion taki nie jest. Bo naprawiłem to. O kurwa. Dobra, nieważne, jest, chyba wyczaiła mnie. Ktoś musi innego, inny chyba Legion. Dobra, wziąć. Ściągnijcie mnie. No, goni mnie. Sobie radzisz. Biegnę. Nie przejmuj się, ja robię gena, bo mogę za chwilę nie podejść, ale no. To dawaj szybko, zanim wróci. No jak hotel, to już jest. Tak by nie wróciła, bo na Bloodym tam jest. Od razu cię wleczy? Weź dotknij tego genatu. Teraz mnie możesz wyleczyć. Kurwa, no co z tymi paletami jest? Zasranymi! Ale mnie irytują. Rąbane palety, które nie chcą schodzić, no. Masakra. Dobra, trudno. Wiadomo, brak latarki też irytuje, no ale... Wysyła ptaki na was. Nie jestem nadal przy tym genie, ona poszła na Huatao. Dobra, ja idę ściągnąć. Co ono robi to, że jeśli że jak będzie chciała stunelować, to mam po zdjęciu skaka mam odporność. Jestem niewrażliwy. Minuty można przyjąć. O, widzisz? Tak. Wylecz mnie. Brzuki tam mogę przyjąć i nie powali mnie. I on się teraz, widzisz, on teraz działa. Jakby chciała mnie bardzo stunelować, to jest super. Ona ma Lightborna i Franklina. Kurde, przygotowana na każdą ewentualność. Jak bardzo popierdzielonym trzeba być, że używać tak gównianego combo. Gana jest. I góra. Chodź, wyleczę cię, nie ruszaj się. Dobra. Chociaż chyba tu przyjdzie, wiesz, odsuńmy się od Gena. Dobra. O tutaj. No, chciałaś. Ona jest na górze czy na dole? Na górze, o kurde, nie wiem, zdupiłem chyba? Zdążyłem, nieważne, jestem lepszy. Wy jesteście wszyscy na dole, czy co robicie? Na dole jesteśmy. Tak, tak, na dole. Tak. Nie wiem, czy zdążę do palety, ale nie chciałem schodzić do was na dół. No, są rzeczy ważne i ważniejsze. Wypierdolę się, ale wezmę envelopkę. To jest developka? Envelopka, no w sensie to eventowe. A, kurde, a ja właśnie, ja muszę glifa tego zrobić. Ja się z nią ganiałem i nawet kojarzę, gdzie to jest. Ale muszę, kurwa, to znaleźć znowu. Wiesz on? Ale został ostatni gen. Czekaj. Tutaj. Dobra, lecimy. Czekaj. Ale ty masz dymkę, co ty robisz w ogóle? Łatwo. Nie mam nawet gdzie uciec. Nie ma palet. Zjąć cię? A nie, Destru, ty zostałeś zdjęty, dobra. Co ty robisz, kobito? Tylko, że Huatao ginie, no bo... To trudno. Dobra. No ale ty miałeś dymkę, poszedłeś po mnie, to niepotrzebnie teraz. No, mogę nie iść, to ja bym poszedł. Huatao, mikrofon, wybucha. Ja pierdzielę moje uszy. Mikrofon, wybucha ci. Nowak sensei jeden game, polecam. Serio? Kurwa, wystraszyłeś mnie. Ja pyktałem gena, ten od razu go puścił, że bym nie mógł go robić z nim, nie wiem, ja wychodzę. Ja sobie pojdę, jak się tak bardzo nie chcę. Trzeba było się, kurwa, nie zakradać. Zakradać, jak ja przybiegłem na pełnej. No ale tu mikrofon... Kurwa, przecież ominąłem te dybane ptaki, co za gówno.
Ale ładnie to zrobiło. Kończymy gana jak coś. To lepiej kończę szybko, bo ja leżę. Okej. Ach, ja pierdykam. Trochę niefajnie, że ogór jesteś, ale raczej damy radę. Znamy wszystkie perki. Przy bramie, tu gdzie jestem. Czyli co, poczekaj, bo ja nie wiem, czy zdążę po bramę i ten, i pójść. Biega koło mnie coś. Dobra, nie robię na 9-9, bo nie chcę, żeby Bloody umarł. Ja spróbuję umarł. Na 9-9. Ale ej, Legion ma bliżej, o kurwa, Legion. Zeskoczyła mi na łeb. Dobra, ale to oznacza, że powinienem teoretycznie zdążyć po Bloody'ego. Zdążysz, chyba że się wróci i ci zablokuje drogę, to wtedy lipa. A już biegnie. Już biegnie, no właśnie, dupa. Strasznie daleko, bo ja mówiłem, że po drugiej stronie jestem. No, trochę nie przemyślałeś tego i drugiej strony. No właśnie przemyślałem drugą stronę, no bo tutaj Legion został wróciła do mnie, jest u mnie. Chodź, wleczymy się może. Nie uciekaj, bo musimy Legiona jeszcze zdjąć. No tak, ona tu idzie chyba, czy nie? U mnie jest brama, nie wiem, nawet na ile, na połowę, może więcej? No tam też jest na połowę jakoś. Jak ktoś to biegnie przed siebie po prostu, Bloody, nie powinna cię dogonić na 110. No właśnie. No biegnie przed siebie, biegnie przed siebie. Ja zdejmuję w tych. Dogoni mnie? I... No, nie jakoś łatwo, na 110%. Otwórz bramę, tu Legion, ja pójdę pod drugą i spróbuję skowerować Bloody'ego potem. Dobra, tu mam 60. Zamknąłem jej paletę. No dawaj, od razu do bramy, do bramy. Nie wiem, która to była brama. A ta. Tu, obydwie. Nie trafiła. Nice. Dobra, nice. Łatwo. Początku. Ale, ej, te 110% tak weszło tutaj. Nie do dogonięcia. A, mówiłem. Nie miała jak mnie dogonić. Ja praktycznie po prostej biegłem. Praktycznie po prostej linii biegłem. No elegancko. W ogóle zamknij sobie pudełko od pizzy, żeby dłużej ciepło było. No wiem, ale zaraz będę jadł znowu. Po prostu, wiesz, muszę być... Kolejny Polak chyba. No, Jasiek, no tak trafiamy właśnie. Na potężnych Polaków.